Dzień doberek, boberek w nowym vlogu, a ja dzisiaj znowu w tym samym swetrze. Słuchajcie, jestem w nim absolutnie zakochana. Uwielbiam ten sweter z Zary. Fajnie się komponuje do różnych stylizacji, a jest jeszcze taka pogoda, że mogę sobie na niego pozwolić, nie zakładać żadnego zimowego płaszcza, kurtki i całej reszty. I dzisiaj co mam na sobie? Czapkę z daszkiem, taką o, kaszkiecik, jak widzicie. Proszę bardzo. Czarny golf pod swetrem z kaszmirem i wełną z Massimo Dutti, ale go nie polecam. Do tego założyłam sobie takie podarte portki z Candy TM i mam na sobie moje nowe botki. Tak, piękne nowe botki. Czekajcie, może zrobię takie zbliżenie, żeby było widać. Takie kowbojki, o, które są tutaj zasuwane. Proszę bardzo, nasuwaczek z takimi właśnie elementami, takie widać. Alicja pewnie by mnie teraz zabiła za ten tutaj, tak powiedzmy, szpic. No ale buty są tak niesamowicie wygodne, mięciusieńkie, delikatnie ocieplane w środku. No są po prostu idealne. Także biorę jeszcze moją torbę od Elisabetta Franki, tote bag. I jadę dzisiaj ogarniać dzień, trochę mam do załatwienia, trochę do zrobienia, jedzie ze mną Max, który tam siedzi, już się doczekać nie może. Także ruszamy w trasę i zaraz zobaczycie, gdzie będziemy i co będziemy dzisiaj robić. Także kochani, miłego oglądania. Słuchajcie, pewnie zastanawiacie się, gdzie ja dzisiaj jestem. Ale zdradzę wam, tak dosłownie odrobinkę, odrobinkę, że jestem w wyjątkowym miejscu, o którym już rozmawiałam ja i Alicja. Na pewno pamiętacie, chodź, pokaż się. Słuchajcie, jestem właśnie w miejscu, gdzie powstaje przepiękne studio Alicji. Przyjechałam zobaczyć mniej więcej, jak już idą prace, jak to wszystko wygląda, bo już niedługo będziemy się tutaj spotykać, tak? Będą tutaj warsztaty, będą tutaj różne spotkania, będzie się tutaj naprawdę bardzo dużo działo i powiem wam, że jest pięknie. Zrobię wam taki mały sneak peek już, jak to wszystko między innymi wygląda. Nie całe studio, żeby nie było, ale taki malutki, malutki sneak peek. Alicja, cieszysz się? Pewnie już się nie możesz doczekać. Oj nie. No właśnie, ja też już się nie mogę doczekać. Dziś zamawiam teble i wszczekam i... Tak, i będzie się tutaj działo. Tak. Słuchajcie, taki malutki, malutki ułamek z tego, co tutaj się dzieje w łazience. Ale możecie zobaczyć tak troszeczkę też kolorystykę, bo tutaj mamy piękną taką pistacjową zieleń, taką miętę, no troszkę właśnie zielenią przełamane, dodatki złota, bieli. W ogóle zobaczcie na to, jaki mamy tutaj piękny, a nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie. O, teraz widać. Wygląda, wiesz, czy mi się Alicja kojarzy? Z korkiem, uwaga, od perfum. Wiesz jakich? Manifesto Yves Saint Laurent. No to sobie kupię. No, naprawdę pięknie to wygląda. Słuchajcie, to musicie zobaczyć. To jest oryginalny, zabytkowy żyrandol. Alicja. Po babci. Po babci. Został odnowiony, wyczyszczony przez moją mamę. Ona jest specjalistką takich rzeczy. Ale jest piękny, słuchajcie. Dla... 50, a 60. Mamy tutaj naprawdę takie piękne w ogóle złoto. Te wyżłobienia, no cudownie to wygląda, w ogóle takie stare żerandole, jejku, to były czasy. Tutaj mamy, słuchajcie, taki kawałeczek, też wam pokażę okna, a dlatego, że wychodzi ono tutaj widok na łazienki. Okna jeszcze... No słuchaj, to, że są brudne, to jest, wiesz, normalne, bo to remont. Za tym parkaniem już są łazienki królewskie, od strony pałacu na wodzie. Widzicie? W czasie przerwy szkoły możecie sobie przejść na spacerek, tak, powdychać świeżego powietrza, posłuchać śpiewu ptaków. Pawi. Słuchajcie, my z polskiego nie do końca wiemy co, jak, ale z aranżacji pawi, tak. Ale pawie czasami przechodzą pod płatkę. No pawi. Są dwa albinosy. No to ładnie, ładnie. No dobra, wystarczy tego. Resztę zobaczycie, jak już będzie oficjalne otwarcie.
No i dojechaliśmy do Designer Outlet w Piasecznie, ponieważ Massimuś chce kupić sobie nowe buciki, takie jesienno-zimowe. Tak, słuchajcie, nowe buty, szuka butów, nie może nic znaleźć, więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy tutaj. Zobaczymy, czy coś fajnego będzie, czy będą jakieś może okazje. O, akurat samolot przylatuje nad nami. Także idziemy sprawdzić. Max ogląda buty, a ja przyszłam się tutaj na dział kobiecy i słuchajcie, jest bardzo dużo fajnych puchowych kurtek w outlecie Tommy Hilfiger w bardzo ładnej kolorystyce, zobaczcie. Tu mamy na przykład takie dłuższe, one są ściągane w pasie z kapturem, tak, z kapturem. O, są też w zieleni, zobaczcie, tutaj mamy takie z futrzanym kapturem. Ale jest też bardzo duży wybór takich dłuższych kurtek, płaszczyków. Widzicie to? Myślę, że warto się tutaj przejechać i sobie zobaczyć, jeśli szukacie kurtki puchowej. Ale słuchajcie, jeszcze Wam pokażę, bo przepiękne krótkie kurtki i przepiękne długie kurtki. Może zaraz sobie przymierzę. Zobaczymy, jak wyglądają w takim ładnym beżowym kolorze. I jest też... To chyba nie jest czarne, wygląda jak granat, taki ciemny, ciemny granat. Słuchajcie, jestem teraz w Ralphie i widzę tutaj na manekinie bardzo fajny, taki puchowy, długi płaszczyk. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Jest tutaj odpinany kaptur z kożuszkiem. Czekajcie, one chyba są w tamtej części, zaraz zobaczymy. No, trochę kurtek puchowych fajnych tutaj też jest. Cena płaszcza 1400 zł, cena outletowa, granatowa wersja i czarna. Słuchajcie, wróciliśmy już do domu i zabieram się właśnie za porządki, a ponieważ mamy początek nowego miesiąca, to czas najwyższy zrobić projekt Denko, którego nie było pod koniec zeszłego miesiąca, ale w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że właśnie sobie uświadomiłam, dlaczego nie chodzę w czapkach. Dlaczego nie lubię chodzić w żadnych czapkach, kaszkietach, kapeluszach i całej reszcie. Nie wiem, czy będzie to widać, zobaczcie, odbiło mi się wszystko na czole. Tu, o, 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 bardzo proszę, tu widać, tu, o. Strasznie tego, słuchajcie, nie lubię. Naprawdę strasznie tego nie lubię. No ale co zrobić? Dobrze, że jestem już w domu i nikt nie musi na to patrzeć. Wy na to patrzycie. Dobra, lecimy z projektem Denko, bo słuchajcie, mam tu, tutaj trochę tych rzeczy i będę wyciągać wszystkie po kolei z torby i wszystkie po kolei omawiać, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie będę tego grupować teraz i zaczynamy. Wykończyłam w tym miesiącu, w październiku, wykończyłam genialne ampułki od marki Purles 163. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że używam krem pod oczy z tej serii aktualnie i jestem z niego bardzo zadowolona. Tutaj na przykład miałam takie ampułki, szoty do twarzy, które wykorzystywałam samodzielnie i wykorzystywałam do mikronakuwania w domu. Super się te ampułki u mnie sprawdziły i zamówię sobie kolejne opakowanie. Następny kosmetyk to jest zmywacz do paznokci, który wreszcie wykończyłam. Proszę, live. Bardzo byłam z niego zadowolona, fajny zmywacz. Bez acetonu, z pompeczką, fajne opakowanie. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, bo to jest chyba marka Superfarm. Następny kosmetyk to będzie również pomarańczowe opakowanie. Proszę bardzo. Wykończyłam krem do twarzy, który stosowałam na dzień, z witaminą C od marki Slavia Cosmetics. Bardzo fajny krem z aktywną witaminą C, 3%. Jest post na moim blogu na temat tego kremu, wielokrotnie się wypowiadałam, także dzisiaj już nie będę. Krem rozświetlenie, ujędnienie, betaina, jeżyna i kwas hialuronowy. Cudowny, cudowny produkt do stosowania w porannej pielęgnacji. Bardzo gorąco Wam polecam. Następny kosmetyk to będą perfumy. W tym miesiącu zużyłam Aurę,
Angel Aura, bardzo ładny zapach, na pewno wrócę do niego nie raz. I gdybym miała Wam dzisiaj polecić któryś z zapachów Thierry Mugler z serii Angel, wiadomo, oryginalna wersja, ta pierwsza Angel jest obłędna, ale nie jest dla każdego. Nie każdy lubi ten zapach, nie każdemu on się podoba. Charakterystyczny, bardzo mocny, intensywny, ja go uwielbiam. Natomiast ten zapach, myślę, że większości z Was się spodoba, bo już jest słodszy. Delikatnie wyczuwa się w nim tę nutkę oryginalnego Angel, ale ten zapach, słuchajcie, jest naprawdę bardzo ładny, a nawet powiedziałam bardzo piękny. Charakterystyczny, długo się utrzymuje na skórze, zostawia też taki delikatny ogon, naprawdę fajny produkt. Jeszcze jedne perfumy, które zużyłam i które bardzo chciałam zużyć, to jest Jo Malone Blackberry and Bay. To jest taki zapach, który moim zdaniem idealnie sprawdzi się latem, bo jest bardzo świeży, a nawet bym powiedziała taki odświeżający, lekko ziołowo kwiatowy, ale w pewnym momencie ten zapach zaczął mnie męczyć, słuchajcie, i już tak stwierdziłam, no wykończę go, wykończę i na pewno więcej do niego nie wrócę. Także następny zapach. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy wykończone opakowanie nawilżającego Dove do ciała. W głównej mierze stosuje mój Massimo ten produkt. Uwielbia od wielu, wielu lat. Ja mam tutaj jeszcze wykończony Tricho tonik peptydowy wzmacniający cebulki włosów od Bandy. Fajny produkt, ale moim zdaniem nie nadaje się do nakładania na suche włosy, bo niestety trochę je skleja. Tonik wcierka, bo spryskujemy nim skórę, następnie trzeba wmasować. Też ma takie, widzicie, opakowanie ze sprayem. Czy robił coś specjalnie? Szczerze Wam powiem, że nie zauważyłam jakichś efektów wow, ale mogę Wam z czystym sumieniem z tej serii Tricho od Bandy polecić ten Tricho Lotion, który jest kwasem mrówkowym, taki pobudzający do skóry. To jest w ogóle mistrzostwo świata dla osób, które mają problem z wypadaniem, z tym, że włosy nie rosną, że chciałoby, żeby te włosy też odrosły w niektórych miejscach. Genialny produkt. Tamten tak, to tak powiedziałabym średnio, może dla podtrzymania efektów. Jak jesteśmy przy włosach, to zużyłam kolejne już opakowanie mojego ulubionego granatowego lakieru Nivea, który też bardzo dobrze znacie. Co ja tutaj jeszcze takiego mam? Mam tutaj wykończony Triple Acid Peptid Peel, peeling od marki Hydropeptide. Co ja Wam mogę dużo powiedzieć na temat tego produktu? To jak jest skomponowany, jakie tutaj mamy składniki aktywne połączone między sobą i ich działanie na skórę, to jest po prostu moim zdaniem mistrzostwo świata, w ogóle jedna z moich ulubionych marek profesjonalnych, drogich, ale z zastosowanymi technologiami połączenia peptydów w różnych kombinacjach. Wow, i to też był kolejny świetny produkt marki Hydropeptide. Ale mam tu jeszcze jeden peeling, który również zużyłam. Peeling z kwasami AHA od marki Yonel z tej serii z witaminą C Premium. To też jest obłędny kosmetyk. Tu też słuchajcie, mamy i technologię, i mamy świetne połączenia substancji aktywnych, działanie, które widać natychmiast. Już po kilku użyciach widzicie to rozjaśnienie, rozświetlenie, tą skórę, która wygląda pięknie i promiennie. No, dwa takie fantastyczne, zaawansowane peelingi do stosowania na twarz od dwóch świetnych marek. Drogie, ale warte swojej ceny. Dalej, wykończyłam również emulsję do demakijażu oczyszczającą od marki Health Labs. Ja już na temat tej emulsji wielokrotnie się wypowiadałam. Jest chyba post na moim blogu na jej temat, albo toniku, już nie pamiętam. W każdym razie ja miałam właśnie te dwa produkty, emulsję i mgiełkę nawilżającą. Fantastyczne dwa produkty. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj już przy końcówce, widzicie, tak jakby mi się
ten olejek tak trochę zbrylił, ale to nie szkodzi, po prostu ta to była taka bardziej, powiedziałabym, dwufazowa emulsja, którą trzeba było wstrząsnąć, ale fantastyczny produkt. I jeśli chodzi o demakijaż, to zużyłam również, wykończyłam również, bo też miałam już otwarte od jakiegoś czasu, emoliencyjne masełko od marki Dr. Skin Clinic, masło do mycia i demakijażu, które jeszcze dodatkowo zawiera oleje owocowe, witaminę E, tu mamy 77% emolientów. Szczerze uważam, że zdecydowanie lepszą wersją jest ta wersja tradycyjna od Bandy, czyli ten emoliencyjne masełko do oczyszczania, również ta wersja z kurkumą. To jest fajne, też bardzo dobrze działa, ale bardziej jednak lubię tę wersję klasyczną i wiem, że ona też ma wielu fanów i zwolenników. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tu jeszcze kilka produktów. Słuchajcie, peeling do ciała, który wykończyłam od marki The Body Shop, z litchi. Piękny zapach i bardzo fajne działanie, duża pojemność, 250 ml. Ja go kupiłam jakoś na promocji, to jest ta wersja wegańska. Mam również krem, kurację od marki Say Hi. Kurację taką rozświetlającą, wyrównującą koloryt, działającą lekko na przebarwienia. Moc substancji naturalnych, bardzo fajny produkt. Bardzo fajna konsystencja, taka lekko żółta i przepiękny zapach. Ale słuchajcie, dostałam w przesyłce PR-owej od marki Say Hi ich najnowszy produkt, a dokładnie serum z witaminą C i tam jeszcze połączenie innych fajnych substancji aktywnych. Jestem bardzo go ciekawa, dlatego że ten kosmetyk, ten krem jest po prostu cudowny, jest naprawdę bardzo fajny. Mam do przetestowania w zapasie jeszcze inne produkty marki, więc może za jakiś czas więcej Wam na ich temat opowiem, albo powiem Wam więcej na temat samej marki. Natomiast ten, jak widzicie, zużyłam do samego końca i mogę Wam go szczerze polecić. Takie właśnie żółte opakowanie, kuracja do stosowania na noc. I teraz mam, chyba to będą trzy ostatnie kosmetyki. Tak, wykończyłam również maseczkę Illa Aesthetic od marki Eva Farm. Też tą maseczkę bardzo dobrze znacie. Właśnie nawet musiałam sobie rozciąć opakowanie, żeby się tam dostać i wygrzebać do samego końca, bo to jest maska całonocna, więc ona też momentami zastąpiła mi krem. Bardzo, bardzo dobry produkt, który już wielokrotnie Wam polecałam i cały czas do niego regularnie wracam. Mam jeszcze jeden kosmetyk do stosowania do włosów, jest to maska K18 z biomimetycznymi peptydami. Fantastyczna maska. Nie zwracajcie uwagi na to, że mam takie małe opakowanie, dlatego że małe opakowanie, a ogromna moc, bo tylko odrobinę tej maski nabieramy, tam chyba z kilka pompeczek, dwie pompeczki na całe włosy, przedczesujemy dokładnie, nie spłukujemy i po 4 minutach stylizujemy włosy. Uwielbiam ten produkt. Filtr, który wykończyłam, też już bardzo dobrze znacie, jest to filtr od marki SVR, filtr Blur, który mamy tutaj w wersji bez koloru. Dokończyłam go, ponieważ zużyłam wszystkie filtry, które miałam otwarte. Z filtrami to jest tak, pamiętajcie, że jeżeli raz je otworzycie, to najlepiej je zużyć do końca. Nie zostawiamy filtrów na przykład na kilka miesięcy, bo mamy, nie wiem, okres zimowy, tak? I chcemy do tych filtrów wrócić w okresie letnim. Nie, bo one już nie będą działały. Także wykorzystujemy filtry, które mamy. Jeśli macie na przykład takie filtry, które stosowaliście na ciało w okresie letnim, one są otwarte, to słuchajcie, już zużyjcie je sobie na przykład na ciało, jako balsam, krem po kąpieli, żeby po prostu wykończyć te kosmetyki. Ja jestem za tym, żeby zawsze kosmetyki wykańczać, a nie wyrzucać. Jeśli coś się dzieje, zużywać je na takie partie ciała, jak nie wiem, na przykład stopy po goleniu, do golenia i tak dalej, kremy do rąk i całą resztę, żeby po prostu je wykańczać, a nie wyrzucać pełne opakowania lub tam do połowy opakowania. I ostatni kosmetyk, który kompletnie się u mnie nie sprawdził, ponieważ nie zauważyłam żadnego jego działania, jest to serum na przebarwienia od marki Sisley z tej serii Fito Blanc,
chyba tak to się wymawia. I to jest taki korektor, który nakładamy punktowo. Słuchajcie, ja nie mam przebarwień na skórze, ale mam takie jedno miejsce tutaj, jedno miejsce na policzku, gdzie mam takie przebarwienie, które już mi wyszło kilka lat temu. To jest taka dosłownie taka maleńka plamka. I miałam ogromną nadzieję, stosując właśnie ten produkt, nakładając go na tę plamkę, że on u mnie zadziała. Ale nie zrobił kompletnie nic, nawet nie rozjaśnił delikatnie tego miejsca. Testowałam przez kilka dobrych tygodni, słuchajcie, no po prostu nic się nie wydarzyło. Tak jak są niektóre kosmetyki marki Sisley, które po prostu bardzo, bardzo lubię, tak akurat w przypadku tego kompletnie nic się nie zadziało. Także słuchajcie, trochę tych produktów jest. Mamy dwa kosmetyki do ciała. Podsumujmy, mamy do włosów. Raz, dwa, trzy produkty do włosów zużyte. Mamy dwa flakoniki perfum wykończone. I co tu jeszcze mamy? Mamy twarz. I teraz do twarzy mamy tak. Peelingi dwa, emulsję oczyszczającą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć produktów, które zużyłam do pielęgnacji twarzy. No i oczywiście zmywacz. Tyle jeśli chodzi o projekt Denko. Trochę się nagadałam, bo widzę, że już mam ponad 14 minut, ale wreszcie pozbędę się tych rzeczy, tych pustych opakowań, tych śmieci, więc mamy zamknięty ten etap i Denko z października zrobione! Wiecie co, wyskoczyłam na chwilę z domu, bo przyszła właśnie do mnie z powrotem moja LumiSpa, mój zestaw LumiSpa, który oczywiście wynajmuję już od jakiegoś czasu. W ogóle słuchajcie, to jest hit, bo odkąd kupiłam LumiSpa Ayo, żeby między innymi wam wynajmować i dawać wam taką opcję przetestowania sobie LumiSpa Ayo, to jeszcze nie miałam okazji, żeby sama ją poużywać przez jakiś czas. Ale bardzo się cieszę z kolei z tego względu, że regularnie zapisujecie się na terminy u mnie i dzięki temu wynajmujecie sobie cały zestaw LumiSpa Ayo, żeby potestować. Dla przypomnienia, jeśli chcielibyście sprawdzić, co to za technologie, jak działa, jak się sprawdza na waszej twarzy, czy rzeczywiście jest warta tego, żeby zainwestować w nią pieniądze, to jak mówię, daję wam taką opcję, możecie sobie wynająć cały zestaw, który obejmuje technologię, trzy głowice do przetestowania. Macie tam głowicę tradycyjną, głowicę twardą i głowicę delikatną. Oczywiście jest ładowarka i jest instrukcja obsługi. Do tego do takiego zestawu dodaję również podstawkę, na której możecie sobie trzymać LumiSpa Ayo. Macie ode mnie napkę, czyli płyn z kwasem hialuronowym nawilżający do stosowania przed oczyszczaniem. I dobieram wam odpowiedni żel od Nuskin do oczyszczania waszej skóry, taki, który będzie właśnie odpowiedni do waszego typu skóry. No i czasami wrzucam tam jakiś gratisik. Także macie opcję wynajęcia na kilka dni, jest takich kilka opcji, wszystkiego dowiecie się, jeśli jesteście zainteresowani, przez kontakt mailowy lub też przez Instagram u mnie, więc jakby coś, piszcie, chętnie wam wszystko powiem, co dokładnie, kiedy mam następne terminy, jak wygląda ten wynajem i tak dalej. Myślę, że jest to naprawdę fajna opcja, żeby sobie przetestować i sprawdzić LumiSpa Ayo. Widzę, że bardzo chętnie z tego korzystacie, więc cieszy mnie to ogromnie. Słuchajcie, jadę teraz jeszcze na chwilę do moich rodziców, bo muszę tam załatwić kilka spraw i wracam do domku, ale czuć tę jesień, słuchajcie, i czuć tę zmianę pogody. Jest jeszcze, powiedziałabym, nie taka późna godzina, a już jest ciemno niesamowicie. Dobra, koniec gadania, jadę dalej. A co szef kuchni zrobił dzisiaj na kolację? Pyny nerwowane. Pyny zdenerwowane. Pyny larabiata. Tak jest, pyny zdenerwowane, jedno z moich ulubionych dań. Wino jest, bo chętnie bym się napiła, to poproszę. No i dobrze, kochani, kończymy ten dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! No właśnie, tego brakowało.